Możesz załadować dane pola z ostatniego roku, a nawet dane sprzed kilku lat do John Deere Operations Center. Dzięki przesyłaniu tych danych rolnicy mogą korzystać ze starych i aktualnych informacji agronomicznych w celu opracowania i ulepszenia planów pola. Ponadto możliwość zbierania danych z szerokiej gamy wyświetlaczy John Deere i innych marek sprawia, że Operations Center jest centralnym narzędziem do łatwego planowania, analizy i raportowania. Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych wyświetlaczy, zapoznaj się z łączem do naszego artykułu pomocy w opisie filmu. W tym filmie zostaną poruszone tematy związane z przesyłaniem danych do Operations Center, korzystanie z menedżera danych John Deere oraz korzystanie z files, plików. Menedżer danych John Deere to bezpłatne narzędzie, które umożliwia użytkownikom ręczne przesyłanie dużych ilości danych wyświetlacza do organizacji Operations Center. Przed rozpoczęciem należy pobrać menedżera danych John Deere. Aby pobrać, kliknij zakładkę More – Więcej w Operations Center, a następnie wybierz menedżera danych John Deere. Wybierz żółty przycisk Download – Pobierz. Postępuj zgodnie z monitami, aby pobrać i zapisać najnowszą wersję menedżera danych John Deere na pulpit komputera. Po zakończeniu pobierania otrzymasz prośbę o zalogowanie do Operations Center. Menedżer danych John Deere ułatwia przesyłanie plików do Operations Center, ponieważ nie wymaga, aby pliki były skompresowane. Jeśli plik jest już skompresowany, należy go rozpakować lub wyodrębnić do nowego folderu. Proces wyodrębniania dla każdego komputera może się nieco różnić. W menu From – Z wybierz Browse – Przeglądaj, aby znaleźć wyodrębniony folder danych. Może znajdować się lokalnie na Twoim komputerze lub na pamięci USB. W menu To – Do wybierz nazwę organizacji, do której chcesz przesłać dane. Jeśli pracujesz z wieloma organizacjami, zwróć na to szczególną uwagę, aby uniknąć przesyłania przez pomyłkę danych do niewłaściwej organizacji. Zauważysz, że pliki danych zaczynają się wypełniać informacjami o kliencie, gospodarstwie, polu i zadaniu. Użyj pól wyboru, aby wybrać poszczególne pliki lub wszystkie pliki. Wybierz przycisk Upload – Prześlij, aby rozpocząć przesyłanie danych do Twojej organizacji. Na dole strony znajduje się zielony pasek postępu. Po zakończeniu przesyłania danych pojawi się komunikat. Files – Pliki. To miejsce, w którym odbierane i przetwarzane są wszystkie dane w Twojej organizacji. Aby wyświetlić pliki w Twojej organizacji, otwórz witrynę Operations Center i przejdź do zakładki More – Więcej. Następnie kliknij Files – Pliki. Na liście plików zobaczysz nowo zaimportowane pliki. Jeśli plik jest wyszarzony, Operations Center nadal pracuje nad przetwarzaniem danych. Poczekaj na stan File Processing Finished – przetwarzanie pliku zakończone. Należy pamiętać, że pełne wygenerowanie agronomicznych wartości całkowitych i map w narzędziach analizy może zająć trochę czasu. W witrynie Operations Center można ręcznie przesłać mniejsze ilości danych. Należy pamiętać, że aplikacja Files – Pliki odczytuje wyłącznie spakowane lub skompresowane pliki. Aby skompresować plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy i najedź kursorem na 7 zip. A następnie wybierz Add to the name of the file.zip. Dodaj do nazwa pliku.zip. Gdy plik zostanie skompresowany, wróć do aplikacji Files – Pliki i wybierz przycisk Upload Files – Prześlij pliki. Możesz przeciągnąć i upuścić plik lub kliknąć Choose Files to Upload. Wybierz pliki do przesłania, aby przeglądać i wybrać plik lub pliki. Następnie wybierz przycisk Upload – Prześlij. To zamyka okno przesyłania plików, a na dole strony wyświetlany jest pasek stanu. Po zakończeniu przesyłania status będzie widoczny jako File Processing Finished – przetwarzanie plików zakończone. Dane można również przesyłać do Operations Center bezprzewodowo. JD-Link to połączenie, które umożliwia automatyczny przepływ danych maszyny i agronomicznych między podłączoną maszyną a John Deere Operations Center.
Rozwiązania te eliminują konieczność przechowywania pamięci USB i kart danych, umożliwiając przesyłanie danych bezpośrednio z wyświetlacza w maszynie podłączonej z JD-Link. Zalecamy kontakt z dealerem w celu omówienia wymagań dotyczących zgodności i określenia, która opcja transferu danych jest najlepsza dla Twoich operacji. W Operations Center znajduje się wiele artykułów informacyjnych. Przejdź do menu pomocy w witrynie Operations Center, aby zapoznać się z naszą dokumentacją pomocy. W przypadku wystąpienia problemów z danymi skontaktuj się z lokalnym dealerem lub działem pomocy technicznej John Deere za pomocą przycisku Contact Support – kontakt z działem pomocy technicznej. W tym filmie omówiliśmy kilka rzeczy, które pomogą Ci przesyłać dane do Operations Center. Dziękujemy!